Janek, jak podsumujesz ten wasz występ dzisiaj? Można powiedzieć, że jechaliście u siebie, ale trochę to wyglądało tak, jakby to Falubas dzisiaj jechał u siebie. Jechaliśmy u siebie, a mieliśmy trening we wtorek, więc w środę padało. Ten tor się zmienił na pewno, więc nie trafiliśmy tam ustawienie, ale już teraz ten mecz nie zmienimy, więc zapomnieć o tym meczu, skupić się i pojechać na następne mecze. Ty z tych swoich startów, które miałeś, jesteś zadowolony z tego, co udało się osiągnąć, czy jakbyś, no jakbyś te występy po prostu, te starty ocenił? Jestem zadowolony, ale na pewno chciałem zrobić więcej tych punktów, bo skupiałem się na ten mecz, na wszystkie mecze i teraz się tak skupiam, że chcę robić dobrze swoją robotę i chcę wygrywać każdy mecz. Powiedz, spodziewałeś się, że szybciej te szanse dzisiaj otrzymasz? Nie wiem, to nie jest pytanie chyba dla mnie. Dostałem tą szansę i po prostu chciałem ją wykorzystać i skupiałem się na te swoje biegi i pojechałem i szkoda tylko tam w tym 14 biegu, że się nie udało. Wywalczyć więcej punktów, ale tak się wydarzyło. W trakcie meczu żałowałeś, patrząc też na to, co się dzieje w formacji u 24 Falubasu, że nie jesteś po tej drugiej stronie barykady? No jest szkoda, nie, że tam nie zostałem, więc tak się wydarzyło. Teraz już to nie zmienię. Nie chcę właśnie jakoś myśleć, żebym w Klowie nie miał tyle rzeczy i chcę się skupiać na swoje biegi, na mecze i pojechać swoje. Dzięki serdeczne.